gość Radia 5, pani Małgorzata Skolimowska, pani Agnieszka Merska, Fundacja Rehavita. Witam gorąco, panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać na temat dzieci, które są naszą przyszłością. Program pod takim hasłem, pod takim tytułem jest realizowany już od 9 lat przez Fundację Rehavita i przez Urząd Miasta. Program polega na promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki wad postawy. Zanim zapytam, ile w tym roku, to czy panie tak policzyłyście, ile udało się dzieciaków przez te 9 lat przebadać? No, liczyć nie liczyłyśmy, wypadałobym, ale może to zrobimy w następnym roku, jak będzie już 10. edycja. Bo to tak programu. Średnio po 50 dzieci średnio rocznie. Około 50 dzieci badamy, w tym roku badamy 60 dzieci. Z racji tego, że dostaliśmy troszeczkę większe dofinansowanie i też sami jakby ze środków zgromadzonych z 1% też więcej dołożyliśmy, więc mamy 60 konsultacji, 100 ćwiczeń indywidualnych z dziećmi, dlatego że stawiamy na indywidualną pracę z dziećmi. Wcześniej prowadziliśmy też ćwiczenia grupowe, ale w czasie trwania programu stwierdziliśmy, że jednak nie przynosi to takich oczekiwanych rezultatów i dzieci nie są w stanie, nie jesteśmy w stanie my właściwie indywidualnie podejść do każdego z nich, tak? Żeby to może go na problem. Zacznijmy od samego początku. Dobrze. Na czym będzie polegał ten program? Ja już mówiłem, to profilaktyka zdrowego trybu życia, no i walka ze złymi postawami wśród dzieci. Wiemy, że dzieciaki mają problemy właśnie ze złą postawą, to nie ułatwia im w przyszłości życia. W jaki sposób wy będziecie radzić? Znaczy, nasz program jest złożony z tych 60 konsultacji fizjoterapeutycznych, które polegają na tym, że rodzice zaniepokojeni czymkolwiek, czy nie wiem, odstającą łopatką, czy krzywymi plecami, czy tym, że stopa się ustawia inaczej niż komuś się wydaje, że powinna, tak? Kontaktują się z nami, umawiane są te dzieci na konsultację fizjoterapeutyczną, są badane te dzieci przez bardzo dobrze przygotowanych terapeutów pod tym kątem. Są badane bardzo dokładnie, wnikliwie, po czym jeżeli stwierdzamy w tych badaniach, że dziecko kwalifikuje się jakby na te ćwiczenia indywidualne, które też obejmuje program, wtedy są umawiane indywidualnie z terapeutą na ćwiczenia indywidualne. Natomiast jeżeli w czasie tych konsultacji zauważymy, że dziecko wymaga jednak jakiejś bardziej wnikliwej diagnostyki, typu zdjęcie rentgenowskie, czy wizyta w poradni, czy to ortopedycznej, czy poradni wad postawy, wtedy jakby zalecamy, nie możemy kierować, nie możemy wypisać skierowania, natomiast zalecamy wizytę u lekarza rodzinnego i wtedy lekarz rodzinny przychyla się do naszych jakby zaleceń albo nie i kieruje. Ale co najważniejsze, na to rodzice już wtedy wiedzą, na czym stoją i tak. Jaka jest postawa, jak ich dziecko się rozwija. Do jakich dzieci jest skierowany ten program? Program skierowany jest do dzieci szkolnych, dzieci szkół podstawowych, a także do dzieci przedszkolnych. Najczęściej te wady postawy gdzieś tam rodziców zaczynają niepokoić, postawy dzieci, kiedy dzieci pójdą do szkoły, tak? Największą grupę dzieci mamy takich druga, trzecia i czwarta klasa szkoły podstawowej i wtedy zaczyna się rodzicom coś w tych swoich dzieciach nie podobać. Ale powinniśmy zwrócić uwagę też na dzieci, te maluchy, które chodzą do przedszkoli. Tak, także program też od 3 lat rozszerzyliśmy o dzieci przedszkolne, z tym, że są to zupełnie inne zajęcia. Jest to terapia psychomotoryczna dla dzieci takich trudnych, nadwrażliwych, często jakichś takich nadaktywnych. I włączyliśmy te zajęcia do programu, z tym, że obejmują one bardzo nieliczną grupę dzieci, bo w ciągu jednej sesji w terapii może brać udział 5 dzieci, które są prowadzone przez 3-4 miesiące, żeby uzyskać pożądany przez nas efekt. Jeszcze jest miejsce w tym programie, jeszcze jest miejsce dla dzieciaków, tak, tak. My dopiero ogłaszamy. Gdzie można się zgłosić i w jaki sposób właśnie zgłosić chęć udziału do tego programu? Najlepiej kontaktować się z nami telefonicznie i proponuję tutaj dzwonić pod numer telefonu 87 620 95 38.
i można dzwonić nawet w tej chwili i tam ktoś zawsze jest i zapisze dziecko na taką konsultację. To ja powtórzę numer telefonu 620 95 38 kierunkowe 87. I w ten sposób można się zapisać. To jest najlepszy sposób na to, żeby się zapisać na tę konsultację. Jeżeli chodzi o ograniczenia wiekowe, to jakie dzieci przyjmujecie, w jakim wieku? Znaczy, przyjmujemy dzieci w wieku takie późne przedszkole i podstawówka, tak? Cała podstawówka. Czyli tak do wieku... Do szóstej klasy. Tak. Do szóstej klasy dzieciaki, przedszkole i podstawówka można zapisać. Tak. A na co zwrócić uwagę? Co powinno właśnie rodzica zaniepokoić i z czym powinien, w jakim momencie właśnie do was się powinien zgłosić w postawie, w zachowaniu dziecka? Kiedy już mogą być problemy? Znaczy, ten program nasz jest, no oprócz tego, że jakby badamy dzieci pod kątem wad postawy, to też on ma za zadanie edukację rodziców też w zakresie, jeśli chodzi o żywienie. Także zapraszamy też na badania dzieci, które na przykład mają jakieś problemy z nadwagą, czy też z otyłością wręcz, bo takich dzieci też jest sporo. Te dzieci też badamy pod kątem wad postawy, bo one też jakby mają taką tendencję do tego, żeby mieć te wady postawy. No ale jeżeli nawet dziecko, no nie wiem, niepokoi nas to, że odstaje właśnie łopatka, tak, czy dziecko się garbi, czy... Czy jakoś nie tak na przykład siedzi podczas odrabiania lekcji, albo na przykład dziwnie ściera obuwie, tak, z jednej strony bardziej, z drugiej mniej. Takie rzeczy, które nas jakby zastanawiają i nie wiemy za bardzo, do kogo zwrócić się z pytaniem, tak? Dlaczego na przykład jeden but jest bardziej wytarty, a drugi mniej. To takie rzeczy, no, zapraszamy. To zapraszamy, jeszcze raz powtórzę numer 87 620 95 38, to jest numer telefonu, pod którym można się zapisać właśnie na takie badania. Warto się zapisać, warto sprawdzić, warto rozwiać wszystkie wątpliwości. To już wiemy, w jaki sposób się zapisać, wiemy, na co rodzice powinni zwrócić uwagę, a powiedzmy może, co dalej? Bo dziecko zostanie zdiagnozowane, będzie brało udział właśnie w waszych zajęciach. No i co dalej, żeby jednak ta terapia, to co wy wypracujecie, nie poszło w las? Czy rodzice też będą edukowani? Tak. Znaczy nasz program ogólnie, no, my nawet nie jesteśmy w stanie osiągnąć jakiegoś takiego wymiernego skutku, na przykład tym, że dziecko przychodzi 3 razy na ćwiczenia albo 4, tak? Indywidualne. Natomiast w czasie tych ćwiczeń, w ćwiczeniach biorą też udział rodzice i w czasie tych ćwiczeń rodzice i dziecko jest edukowane. Często dostają również rodzice i dzieci materiały, tak, gdzie są na przykład zdjęcia, opisane zdjęcia, jak wykonywać pewne ćwiczenia. No i te ćwiczenia się robi w domu. Tak, i te ćwiczenia można robić w domu, ale też jakby no... Zachęcamy dzieci do po prostu zwykłej aktywności takiej dziecięcej, tak? No musimy powiedzieć, że to jest duży problem ostatnio, bo jak się patrzy... Na placach zabaw nie ma dzieciaków. Wyśmienite mamy miejsca do zabawy, mamy świetną ściankę wspinaczkową, mamy świetny park, gdzie można wspinać się po linach jakiś. Także to wszystko zalecamy, jazdę rowerem, spacery. To wszystko, rodzice dowiedzą się tego wszystkiego na spotkaniach z terapeutą. A niektórzy już się dowiedzieli i zapewne zastosują to w życiu. I to ja jeszcze raz powtórzę numer 87 620 95 38. Kto finansuje ten program? Wiem, że część finansów pochodzi z waszych środków, a część? Znaczy tak, program jest realizowany we współpracy, w partnerstwie z Promedicą, dlatego że wszystkie zajęcia i wszystkie badania odbywają się w szpitalu na Barankach. No i program jest współfinansowany przez Urząd Miasta i nas. I my jakby mamy swój wkład i Urząd Miasta. Nas, czyli fundacji. Fundacja Rehavite. No, i w tym momencie pojawia się prośba do naszych słuchaczy też. Tak. Jeżeli uczestniczycie w tym programie albo zamierzacie w przyszłości uczestniczyć, bo ten program jest między innymi finansowany właśnie z 1% waszych podatków, które udało się Fundacji Rehavite zebrać. W tym roku również można przekazać 1% podatku dla was. Tak, jak najbardziej. Jesteśmy Fundacją Pożytku Publicznego i
co roku oczekujemy i czekamy z niecierpliwością i bardzo prosimy o wspieranie fundacji jak najbardziej przekazywaniem tego 1%. Szkoda by było, żeby on się zmarnował. Oczywiście jest w tej chwili bardzo dużo jakby organizacje, które takie środki pozyskują. Ale to wasza decyzja, drodzy słuchacze, tak, komu przekażecie. Natomiast zachęcamy jak najbardziej. Pieniądze, które pozyskujemy z 1%, przeznaczamy na między innymi na te programy, przeznaczamy na zakup sprzętu w tym roku, znaczy właściwie w tamtym roku. Zakupiliśmy naprawdę fajnych dużo rzeczy na salę dziecięcą do terapii. Także te pieniądze nie marnują się. Także zachęcamy. Szczegóły oczywiście na stronach internetowych fundacji. Fundacja również jest dostępna na stronach ProMediki. ProMediki, tak. I tam odsyłamy po wszelkie szczegóły, w jaki sposób przekazać 1%. No, jeszcze raz powtórzę, żeby było wszystko jasno. Numer telefonu, pod którym można zapisać dzieciaki na badania. 620 95 38, kierunkowy 87. Późne przedszkole, no i cała podstawówka. Jeżeli cokolwiek was niepokoi w tym, jak wasze dziecko się porusza, jak chodzi, jak siedzi, ewentualnie no, ma problemy z jedzeniem, no to warto się skontaktować, będziecie wiedzieli, na czym stoicie, drodzy rodzice. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo.